Hej, to znowu ja. Stęskniliście się za mną? Ja za wami bardzo. Bydgoszcz to szybko rozwijające się miasto. Położone w województwie kujawsko-pomorskim, liczba ludności w tym miejscu wynosi 350 tysięcy na rok 2019. Ma prawa powiatu, jest siedzibą wojewody i jednostek mu podporządkowanych. To styk czterech makroregionów pojezierzy południowo-bałtyckich, nad rzeką Brdą i kanałem bydgowskim. Zwróćcie uwagę, że symbolem Bydgoszczy jest naturalnej wielkości posąg łuczniczki. Rzeźba stoi w parku Jana Kochanowskiego naprzeciwko Teatru Polskiego. Jest jedną z najstarszych zachowanych rzeźb w mieście. Posąg został odsłonięty 18 października 1910 roku. Cztery jego kopie znajdują się w różnych miastach Niemiec. Co ciekawe, w tym mieście znajduje się aż 50 pomników i są one podzielone na grupy tematyczne. A Wy byliście kiedykolwiek w Bydgoszczy? Napiszcie swoje opinie i wrażenia w komentarzach. Kolejną ciekawostką, nad którą trzeba się pochylić, jest port lotniczy. Jest 10 pod względem wielkości ruchu w Polsce. Obecnie posiada 12 połączeń lotniczych, 8 stałych międzynarodowych i 4 połączenia czarterowe. W 2008 roku odnotowano wzrost ilości odprawionych pasażerów w skali naszego kraju. To 54%. Gratulacje za tak wysoki wynik. Czy podejrzewaliście, że Bydgoszcz ma mroczną tajemnicę? Na obszarze 23 km2 w podbydgoskim lesie, połączone między sobą siecią 400 km dróg oraz 40 km torów kolejowych, budynki dawnej niemieckiej fabryki chemicznej tworzył kombinat zbrojeniowy tajnej produkcji prochu i wypełnienia amunicji. Teraz to Centrum Techniki Wojennej. Muzeum zostało otwarte w 2011 roku. Specyficzny układ przestrzeni, ściany wydmuchowe, dublowanie linii, tunele ucieczkowe, maskująca kolorystyka budynków miała zapewnić bezpieczeństwo fabryki podczas wybuchu, jak i ataku wroga. Najbardziej niebezpieczny budynek w fabryce to ten, w którym odbywała się produkcja nitrogliceryny. Trasa zwiedzania obejmuje przejście ciasnymi tunelami, poznanie historii produkcji broni, materiałów wybuchowych i obejrzenie filmu z detonacją największego ładunku nuklearnego na świecie. Można sprawdzić też, który konflikt przyniósł najwięcej ofiar i przeczytać instrukcję traktowania Polaków w zakładach pracy przymusowej. Przeniesiemy się teraz do zabytkowej Wyspy Rzecznej w rejonie staromiejskim. O powierzchni 6,5 hektara mieści ona liczne obiekty kulturalne, rekreacyjne, otoczona jest bulwarami i urządzeniami hydrotechnicznymi. Wyspa w 2012 roku otrzymała certyfikat najlepszego produktu turystycznego nadawanego przez Polską Organizację Turystyczną. Od 2006 roku wyspa połączona jest z otaczającym terenem 3 mostkami dla pieszych oraz 1 mostem drogowym. Kiedy będziecie w pobliżu nabrzeża wyspy, tam znajduje się plaża miejska o powierzchni 700 m2 z piaskiem morskim pochodzącym z międzyzdrojów. Lubicie plażować? Ja uwielbiam! Wróćmy jednak na północno-zachodnią część Wyspy Młyńskiej, która zajmuje grobla oddzielająca Młynówkę od Brdy. To właśnie przy niej urządzono nabrzeże cumownicze dla jachtów. Jest to element składowy największej w Bydgoszczy moriny wraz z przystanią i hotelem. Podoba Wam się? Podzielcie się opinią w komentarzach.
Natura dla mnie jest piękna, a w Bydgoszczy jest 31 parków o łącznej powierzchni 874 hektarów. Większą powierzchnię parków ma tylko jedno miejsce w Polsce. Zgadniecie jakie? Tak, to Warszawa. Czy oglądaliście mój filmik o Warszawie? Zachęcam do zapoznania się z nim. Link będziecie mieć w opisie. Kontynuując, czy wiedzieliście, że na terenie miasta znajduje się 95 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej? Wyróżnijmy dwa. Pierwszym wyróżniającym się pomnikiem jest winobluszcz trójklapowy, a drugi pomnik przyrody to aleja 45 jarzębów szwedzkich. Z uwagi na bliską lokalizację szkół i placówek muzycznych, fragment Śródmieścia nazywany jest dzielnicą muzyczną. Jest tam 15 szkół wyższych, a studiujących około 35 tysięcy. Owocem wysokiego poziomu tej dziedziny kultury są liczne festiwale, jest ich aż 100, oraz żywym dowodem są laureaci prestiżowych konkursów muzycznych. Pozostałe obracają się w kręgu teatru, tańca, filmu, plastyki, czy nawet sztuki nowoczesnej. Każdego dnia placówki oferują co najmniej kilka wydarzeń, w których można wziąć udział. Informacje możecie znaleźć na stronie www.wizytbydgoszcz.pl. Stary rynek, który znajduje się na wyspie, od wieków tętni życiem. Otoczony jest secesyjnymi kamienicami z końca XIX wieku i początku XX. To właśnie w oknie jednej z nich ukazuje się sam mistrz Twardowski, który przybył po zawarciu paktu z diabłem do Bydgoszczy na kogucie. To już koniec. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i za poświęcony czas dla mnie. Zostawiajcie mi łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, będę bardzo wdzięczna.